Siemacie, z tej strony Base Driver. Jak widać, dzisiaj jestem w takim mocno letnim anturażu, gdyż sprzęt, który będę testował, też jest mocno letni. Nazwa Colt po raz pierwszy pojawiła się w katalogu Mitsubishi w 1962 roku. Z początku był to malutki tylnośnikowy K-car, później pojawiły się kompaktowe sedany i hatchback zwany Colt 1100F. W 1978 roku kompaktowe Mitsubishi zostały przechrzczone na Mirage, zaś w Europie linia modelowa została rozdzielona na trzydrzwiowego Colta oraz spokrewnionego z nim sedana i kombi nazwany Lancer. Trwało to do 2002 roku, gdy na rynek wjechała generacja Z30. Colt stał się jednobryłowym, 3,5-drzwiowym przedstawicielem segmentu B, dzielącym płytę podłogową i mechanikę ze Smartem 4-4. Trzy lata później świat zobaczył Colta CZC, czyli tak zwanego coupe kabrioleta. Pierwsze kabriolety ze składanym metalowym dachem pojawiły się już przed wojną, gdy Peugeot zaoferował kilka swoich modeli w wersji nazwanej Eclipse. Dach wtedy był jednoczęściowy i w całości chował się w odwłoku. W latach 57-59 Ford produkował model Fairlane 500 Skyliner, posiadający już kilkuczęściowy składany metalowy dach, elektrycznie chowany w gigantycznej zadniej części. Potem pomysł zniknął na kilka dekad, by pojawić się ponownie w latach 90. Spopularyzował go pierwszy Mercedes SLK, a potem już poszło. W pierwszej dekadzie XXI wieku wersje coupe cabrio niektórych modeli oferowały już BMW, Ford, Opel, Volkswagen, Renault i przede wszystkim znów Peugeot. Największym problemem, poza komplikacją mechanizmu, była koszmarnie nieproporcjonalna sylwetka z zamkniętym dachem, czego najdrastyczniejszymi przykładami były Nissan Micra C+C i właśnie Colt CZC. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Jednym ze śmiesznych quirków Colta CZC jest to, jak chowa się w nim dach. Tutaj mamy schowany, jak na razie tak pozostanie, ale generalnie wygląda to tak, że on jest tutaj elementem stylistycznym. Tak więc mamy pokrywę bagażnika, dach wsunięty pod nią i między nimi nic. Tak więc, na przykład, gdy zdarzyło się właścicielowi zaparkować to cudo pod pylącym drzewkiem, potem przez dłuższy czas odkurzał bagażnik, używając wyrazów. Przednia część kabiny pasażerskiej Colta CZC jest w zasadzie taka sama jak w hatchbacku. Czyli mamy tutaj niebrzydką, całkiem nieźle uporządkowaną deskę rozdzielczą, wykonaną z zupełnie przyzwoitych materiałów, na przykład dla wszystkich tak zwanych macaczy plastików, to tutaj mamy takie miękkie obicie, tak więc to jest naprawdę w porządku. Na boczkach drzwi też jest dosyć miękkie, więc też spory plus. Ale jest tu oczywiście parę śmiesznostek. Taką śmiesznostką jest chociażby system otwierania i zamykania szyb. No w tej chwili jest wyłączony silnik, więc niewiele zrobimy, ale generalnie wygląda to tak, że jeżeli mamy opuszczone szyby, to najpierw podnoszą się te tylne, czyli te za drzwiami, i trzeba cały czas je podciągać. Musimy trzymać guziczek cały czas, żeby to się podniosło, i dopiero potem podnoszą się przednie. Druga śmiesznostka, a raczej ciekawostka, to jest, uwaga, schowek na butlę. Tutaj taka skrytka na butlę obok standardowego schowka i ona jest chłodzona i to jest bardzo, bardzo fajne. No, samochód na lato, to się bardzo przydaje. W ogóle, skoro mówimy o skrytkach na picie, to proszę bardzo, jeden cup holder, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. I zaraz pokażę Wam, dlaczego ten szósty jest zupełnie bez sensu. Tym razem nietypowo zaczniemy od tyłu, a nie od przodu. Otóż tak wyglądają tylne siedzenia. Ciekaw jestem, jaki jest ich cel, gdyż przestrzeń na nogi jest taka. Zasadniczo są to fotele dla dzieci bez nóżek, a jeżeli położymy tutaj tego windshota, również bez główek. A takie, jak sądzę, raczej nie korzystają z cup holderów. Coś w rodzaju cup holderów znajdziemy też przy fotelach, ale nie wiem, do czego to służy. Czy to jest na fiolkę lekarstwa, czy może na małą flaszkę nalewki? To raczej po stronie pasażera powinien być tylko. Ten element konsoli środkowej oryginalnie był z szarego, przejrzystego plastiku, który po włączeniu reflektorów świecił na zielono. Dlatego właściciel przelakierował go na kolor pasujący do reszty samochodu. Co prawda pochodzi on z palety Matiza, ale wygląda tu zupełnie nieźle.
te tutaj pierścienie nadal zresztą świecą na ten piękny, lekko upiorny, zielony kolor. Niby to nie przeszkadzało, ale co kto lubi. W kolcie siedzi się naprawdę w porządku. Pozycja za kierownicą jest całkowicie poprawna. Bardzo łatwo dobrać tutaj ustawienie wszystkich przyrządów pod swoje własne gabaryty. Właściciel na przykład jest trochę innych gabarytów niż ja i też nie ma żadnych problemów z tym, żeby się tutaj wygodnie zmieścić. W przyjęciu naprawdę dobrej pozycji za kierownicą nie przeszkadza nawet to, że wzdłużny zakres regulacji wynosi tyle. Dokładnie tyle. Generalnie jest po prostu poprawnie. Na nogi jest wystarczająco dużo miejsca, jest podpórka pod stopę, no a nad głową... Oczywiście wiadomo, że przestrzeń nad głową przy otwartym dachu jest nieograniczona, ale przy zamkniętym też nie ma dramatu. Dramat dotyczy wtedy jednak czegoś troszkę innego. Najpierw musimy odpalić silnik. I następnie pociągnąć za guziczek. I trzeba go trzymać. Teraz jeszcze rygielki, żeby się dobrze trzymało. O, czy to się dobrze trzyma? Chyba tak. I powinniśmy tak naprawdę zostać wtedy w tym samochodzie, bo jak wysiedziemy, możemy doznać szoku. Tak, po zamknięciu dachu otrzymujemy absolutną stylistyczną abominację. O ile Colt CZC z otwartym dachem jest może nie najzgrabniejszym, ale po prostu pociesznym, sympatycznym małym kabrioletem, o tyle z zamkniętym staje się nieforemną bulwą z dziwacznym odwłokiem. Szokujący jest fakt, że ta wersja została zaprojektowana przez Pininfarina i tam też we Włoszech odbywał się finalny montaż CZC. Jak to mawia pewien łódzki pisarz i fotograf, Siegfried Transit Gloria Mundi. Ale przynajmniej z zamkniętym dachem bagażnik okazuje się największy ze wszystkich wersji Colta. O, tutaj trzeba poczekać, aż odskoczy taki elektrozamek. To się ładnie zwija. Ciach. I proszę. Basiwo w usztywnianym pokrowcu sztuk raz wchodzi tutaj bez bólu. Natomiast z otwartym dachem ni cholery nie wejdzie. Z otwartym dachem kufer wygląda tak. Generalnie pozostaje taka płaska powierzchnia na dwa plecaki albo małe zakupy i w zasadzie to tyle. To może zajrzyjmy, co jest pod przednią klapą. Colt Z30 był dostępny z kilkoma różnymi silnikami. Najpopularniejszymi były 3-cylindrówka 1.1 i 4.1.3. Był też dziwaczny 1,5-litrowy 3-cylindrowy diesel, wycofany przy okazji liftu, bo nikt go nie chciał. Tu zaś mamy też 1,5-litrową jednostkę, ale benzynową, o mocy 109 koni i momencie 145 Nm. Do małego samochodu zupełnie wystarczająco. Dawno nie miałem okazji jechać kabrioletem, więc już zapomniałem, jaka to jest po pierwsze frajda, bo jest. Po drugie, jakie to jest upierdliwe, jeżeli jest się długopiórym pacjentem takim jak ja. Ale tak coś mi się wydawało, że podobne wrażenie miałem jeżdżąc chociażby Punto w Cabrio albo SL-em R129, więc prewencyjnie związałem czuprynę i był to dobry pomysł. Jeżeli widzicie, jak obraz lata, jest to efektem wspaniałej sztywności nadwozia tego pojazdu. Obraz lata, ponieważ lata telefon. Telefon, którym nagrywam, lata, ponieważ lata szyba. A dlaczego szyba lata? Zgadliście. Dlatego, że lata również rama tej szyby. Nie jest to co prawda poziom niedojrzałego banana, jak w Punto 1, ale jednak no, nad sztywnością można by było jeszcze popracować. Tym bardziej, że na przykład na nierównościach albo na progach zwalniających, o właśnie, teraz będziemy jeden pokonywać, słychać poskrzypywanie trących o siebie plastików. Skoro byliśmy przy progach zwalniających, muszę przyznać, że to zawieszenie pracuje zupełnie nieźle. Ono jest dosyć sztywne, jest nastawione raczej na prowadzenie niż na komfort jazdy, ale też nie jest to taka sztywność, która by mi przeszkadzała. Nazwałbym nastawy sprężystymi. Dzięki tym nastawom autko prowadzi się zupełnie nieźle. Fajnie trzyma się drogi, gorzej jeżeli jest tak nierówna jak tutaj. I to nie dlatego, że jakoś strasznie się podskakuje na wybojach, tylko dlatego, że
O! Dynamika tego 109-konnego 1,5-litrowego silnika jest naprawdę fajna. Wiadomo, że CZC jest cięższy od hatchbacka, dlatego że musiał mieć dołożone wzmocnienia podłogi, żeby to się nie złamało, ale i tak ten silnik napędza go bardzo sprawnie. Może nie są to osiągi sportowego samochodu, ale do sprawnego wyprzedzania i odrobiny frajdy całkowicie wystarczy. To teraz w drodze powrotnej zakapturzymy się, aby porównać głośność. O, tu się z tyłu dzieją czary. I w miarę pocieszny kabriolecik zamienia nam się powoli w stylistyczny koszmar. No to jedźmy. Nikt nie woła. Po zamknięciu dachu i szybek, o właśnie, proszę bardzo, najpierw widać, że tylne wstają i dopiero teraz można zamknąć te w drzwiach. No, siłą rzeczy robi się tutaj dużo, dużo ciszej i też nie ma takiego stukania. Rama szyby też nie wpada już w takie wibracje, jak wpadała. Po prostu ten metalowy, rozkładany dach zwyczajnie usztywnia tę konstrukcję. Niestety nie usztywnia jej na tyle, żeby na przykład nie przeciekało czasami. Poza tym, co można powiedzieć o tym wynalazku? Generalnie skrzynia biegów działa przyzwoicie, manipulatory nożne działają przyzwoicie. Sprzęgło jest nieco twardawe, ale dosyć łatwo je wyczuć. Generalnie jeździ to całkiem fajnie. Trochę przyczepiłbym się do zwrotności. Jest ona nieco rozczarowująca jak na samochód tej wielkości, ale też, powiedzmy, nie ma dramatu. Ogólnie Kord CZC, tudzież jak to mawia właściciel, czc, jest sympatycznym, śmiesznym jeździdełkiem, typowo rekreacyjnym, którego jak najbardziej da się używać jako daily. Tylko że nie wiem, czy ja bym go używał. Z jednej strony mamy tutaj fajny, zabawowy charakter, który przypłacamy nędzną sztywnością nadwozia i prawie że brakiem bagażnika. Z drugiej strony możemy mieć naprawdę niezły bagażnik, ale przypłacamy to czymś, na co wolałbym nie musieć patrzeć, gdy schodzę na parking. I to tyle w temacie Mitsubishi Colt CZC. To ciekawy i całkiem sympatyczny sprzęt, ale patrząc na niego, człowiek przestaje się dziwić wyginięciu gatunku zwanego jako coupé cabrio. Komplikacja, koszt i ciężar mechanizmu składania dachu to jedno, ale pękanie gałek ocznych na widok takiego czegoś z postawionym dachem to już osobny temat. Dlatego Colta czc pozostaje parkować w garażach podziemnych i jeździć nim tylko w ciepłe, słoneczne dni, by unikać zawałów i wymiotów wśród publiki. Wy natomiast wbijajcie na moją fejsową grupę dyskusyjną, fanpage'a, insta i stronę www.basedriver.pl, na którą jeszcze kiedyś coś wrzucę. A jak ktoś chce coś mi tam dorzucić do wachy, również na mojego Patronite'a. Linki znajdziecie w opisie. Dzięki ogromne i do najbliższego.